Siemanko, siemanko! Jak gdzieś gmina niesie, Adshers rozpoczął trzecią misję, więc ja się zabieram tutaj do pokazania wam, w jaki sposób ją przechodzę. Bez zbędnego gadania lecimy z tym koksem, zapraszam. No i co, jesteśmy tutaj na stronie Adshersa, macie opisaną misję trzecią z okazji Token 2049, także tutaj możemy sobie zobaczyć. Price poolu jest 500 ADS-ów, czyli to samo to, co ostatnio było. Brało trochę mniej udziału osób, więc ja nadal jestem zadowolony z każdego tokena ADS, który obecnie otrzymuję. Jak sobie sprawdzimy, jeżeli chodzi o tokeny Adshers, mamy je w cenie obecnie 2 dolary 3 centy. Natomiast nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że widzimy w tym jakąś przyszłość i na kolejną hossę wydaje mi się, że powinniśmy być zadowoleni z tego, co zbieramy z airdropów, ewentualnie dołożymy sobie jeszcze do portfela. Jeżeli chodzi o samą tutaj zabawę, zaczynamy w dniu dzisiejszym i mamy czas do 7 października, więc nie odkładajcie to, najlepiej od razu ruszyć po moim filmie, gdzie znajdziecie wszelkie linki, wszelkie pomoce, jak wykonać tą misję. No i dlaczego warto? Część z was zbiera te tokeny ze świadomością, że w przyszłej hoście dadzą zarobić, a część po prostu je na bieżąco wydaje. Natomiast możemy sobie spojrzeć, w misji pierwszej było 1000 ADS-ów do rozdania 195 osób, w kolejnej 500 ADS-ów do rozdania 155 osób, co dla mnie dało już w tym momencie około 18 dolarów mieć, a nie mieć 18 dolarów, które jeżeli nie chcecie kumulować, to możecie przeznaczyć na Ethereum, Matica lub na inną kryptowalutę. Natomiast jak wiecie, ja kumuluję z uwagi na ten ciekawy staking i z uwagi na ciekawy projekt, jakim jest Adshers. A więc teraz przejdziemy tutaj do omówienia tego, co należy zrobić. Na początku trzeba stworzyć portfel. Jeżeli nie wiecie jak, to ja mniej więcej pokazywałem w pierwszej misji. Tutaj będziecie mieli u góry link do tej misji. Myślę też, że oddzielnie nakręcę materiał, w którym pokażę wam zalety również tego projektu, jak i samego portfela Adshers. Następnie wchodzimy do Decentraland i szukamy banera token 2049. Robimy screenshota, umieszczamy go na Twitterze razem tutaj z odpowiednimi tagami, z hashtagami. Macie wszystko opisane tutaj u dołu w punkcie czwartym. No i po umieszczeniu tych hashtagów i oznaczeń wchodzimy tutaj, wypełniamy formę i przesyłamy. No i czekamy na rozwiązanie tutaj tej całej zabawy. Zanim się udamy do Decentraland, to musicie wiedzieć, że macie tutaj listę parceli, które należy odwiedzić i na których mogą się pojawić reklamy, więc warto je sobie tutaj zapamiętać, gdzieś spisać. Dzięki temu będzie nam łatwiej podróżować po całym Decentralandzie. No i co? W tym wypadku zapraszam, lecimy zobaczyć, jak to się cała zabawa odbywa w Decentraland. Come on! Ok, tradycyjnie jesteśmy tutaj w Decentraland, no i będziemy próbować poszukać pierwszego banera. Ok, pierwsza miejscówka to jest 10.45. Dobra, jak widzicie, tutaj nie ma, czyli lecimy dalej. 10.49, to jest gdzieś blisko. To chyba o ten chodziło, też nie ma. 105 minus 133. To tu już, musimy się posiłkować mapą. Ok, widzimy już baner, zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Tutaj jakieś dziwne reklamy, w taki dziwny sposób trochę to się wyświetla. O, sporo tego. Ok, mam dla was sposób, który pomoże wam łatwiej przeskakiwać do tych wszystkich tutaj miejsc. A po prostu wpisujecie i jumpa robicie i nara. O, udało się, w końcu mamy baner. Szybko robię print screena, bo ten baner ucieka.
Także jak widzicie, mi się udało. Mam nadzieję, że wam też również się uda o taki baner. Walczyliśmy, takiego baneru szukaliśmy, więc ja wypełniam formę. Zaraz zobaczycie ten baner u mnie na Twitterze. Okej, ja baner już znalazłem, jak widzieliście, więc teraz już mogę wypełnić tutaj Google Form. No i zabieram się do umieszczenia na Twitterze tego banera na moim koncie z oczywistymi hashtagami. No i wtedy po kolei wypełnię tutaj całą moją formę o potrzebne dane, tak żebym mógł uzyskać nagrody. Jeżeli według was ten poradnik w jakiś sposób wam pomógł, to zachęcam do zostawiania łapek w górę, zachęcam do komentowania. Jeżeli macie pewne jakieś problemy, śmiało piszcie w komentarze, z chęcią wam pomogę. Oczywiście zapraszam na grupę AdShersa, gdzie dużo wcześniej macie takie informacje odnośnie tutaj, kiedy będą kolejne misje, czym się AdShers zajmuje. No i oczywiście na tej grupie też możecie porozmawiać z osobami, które siedzą w tym projekcie. Z mojej strony to by było na tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.